Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam was wraz z Koru na kolejną przygodę The Last Tinker City of Colors. No i tak, skończyliśmy tutaj w takim wielkim młynie o tym, który możemy tutaj widzieć. I chyba, jak dobrze pamiętam, musimy chyba się wspiąć do góry. No i tutaj ten nasz zielony spirit boi się tego wszystkiego. Tutaj ten nasz ziomek mówi, że on umie latać, tak? A ten co? Bo on zapomniał nam latać i nie wie co dalej. Dobra. Dobra, dobra. Teraz tak. Musimy się gdzieś wspiąć do góry, tak? Tutaj trochę wszystkiego rozwalimy, porozglądamy się, bo jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Aha, dobra. Powiedzmy, że idziemy dobrze. Ale pójdziemy sobie po kryształki, które na pewno nam się przydadzą. Wow, nawet tutaj też jeszcze coś jest. No i tak. Wracając się. Wow. Wow, fajnie tutaj. A to tam byliśmy, dobra, to tam byliśmy. Teraz tak. Jak my się tam dostaniemy? Czekaj. Aha, dobra, tutaj. Dobra, dzięki ziomek, że mi podpowiedziałeś. I teraz co? Aha, tutaj. Nice. Okej. Strach się bać. Czyżby na pewno tutaj? Czemu tutaj nas to chce atakować? Chyba tutaj zginę, coś mi się daje. Aha, tam coś jest. Poczekaj. Tutaj pójdę. To się rusza cały czas. Okej. Nice, dobra, znaleźliśmy dróżkę. No, mówię, że tu bardzo długa droga na dół. Ciekawe, czy tych trybów się tutaj nie da jakoś zatrzymać. Mam nadzieję, że dobrze idę. Ale z tego co widzę, chyba tak. Dobra. Lecimy dalej. A teraz? Czy teraz dobrze? Nie. Chyba nie. Pójdźmy tędy. O, dobra. Tu już widzę miejsce, w którym sobie zapiszemy. No i niestety ta szarość nas tutaj dopada. Na pewno będą zaraz potwory. Tak, szarość doszła. Trudno. O! Dzięki. Nice, nice, nice. Na razie idzie gładko. Na razie idzie spoko. No i zobaczymy, co tu na nas czeka. Po co my w ogóle idziemy do tego młynu, nie? Tego też jeszcze nie wiem. O, sorry Koru. To nie było w planach. Tego nie było w planach, zdecydowanie nie było. Tu widzę lianę na dół. Czyżby miał się tutaj opuścić? Czy to muszę kombinować? Nie wiem do końca, o co w tym chodzi. Dobra, powiedzmy, że mam się wrócić, bo nie wiem. Ha! Serialnie? Nie wiem. Muszę coś gdzieś dopasować. Tam byliśmy, tam byliśmy. No ale tutaj raczej nie, no nie. Tak to jest, jak się gra pierwszy raz, powiedzmy daną część gry i się nie wie gdzie trzeba iść dalej, co nie?
Mam spróbować tu skakać? Chyba nie, co? Wow. Nie no, tutaj byliśmy. Nie ma jak to chodzić w kółko. Nie ma jak to chodzić w kółko. Nie! Och, jeszcze tego brakowało, nie? Koru, jak ty chodzisz? Jak ty chodzisz? Trudno. Jest jak jest. Nie no, to jest to samo miejsce. Gdzie mam tutaj iść? Tego nie wiem. Tego dosłownie nie wiem. Dobra, spróbuję coś. To taka łamigłówka. Jeszcze raz może? Dobra, podejrzę, że tak. To chyba musiałem zrobić takie puzzle. Jop. Nie no, tutaj... Nie no, tam nie byliśmy. Tam nie byliśmy. Zdecydowanie nie byliśmy. No to chyba raczej dobrze. Trochę to potrwało. Wow! Wow, a ten co? To? To jest niesamowite. No, czy chcesz nadal wrócić? Nie wiem sam. Nie wiem co powiedzieć. No dobra, jeszcze trochę wyżej. Czyli widok mamy tutaj superancki. Tylko teraz tak. Aha, tutaj mamy iść zapewne. O, 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 o. Chyba widzę jedną z rzeczy, którą w sumie lubię, ale z jednego względu na te pułapki to nie polubię. Wow, dużo tych pułapek. Mam nadzieję, że nie będę musiał skakać od lewej do prawej. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie. O dobra. Nice. Jeszcze tylko 50 metrów. Czy jak? Gdzie tu teraz iść? Stąd przyszliśmy. Wyżej, 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 dobra. Tu mamy lianę. To się wspinamy. Oha, nice. Dzięki za windę. To akurat uwielbiam. To jest fajne. Oho. Powiedzmy, że mam tam skoczyć? O, już myślałem, że spadnę. A, już myślałem, że spadnę. Wow, Koru, uważaj. Dobra. Super zwinny. Póki co cieszę się, że nie ma żadnych pułapek. O, nigdy sobie tak nie wyobrażał, że to sprawi nam taką przyjemność. A ten mówi, nigdy sobie nie wyobrażam, że przyjdziesz tutaj z nami, no... Bez żadnego zawału serca. Dobra, możemy iść dalej. Możemy przybić piątkę dla słońca. Dobra, jeszcze 11 metrów. Tralala. I... I dokąd ma w ogóle... Wow. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy gdzieś... Na... wzgórzu. O Boże, aby on nas teraz nie zepchał.
No, super. Super, jak on nam utrudnia tą drogę, co nie? Dobra, nasza moc nas uratuje. Naciśnij dwójkę. Okej. Tylko żebym ja wiedział, dokąd ja mam lecieć w tym momencie. Fajnie, zatrzymał nas czas. Aha, dobra, tam my jesteśmy. Jej! Wow, wow, wow. Ho, czuję się teraz jak na kolejce górskiej. Oh. Siema, ziomek. Jak była twoja wyprawa? Nie było... No, było niesamowicie. Możemy jeszcze raz to zrobić? Okej. No i musimy wracać teraz na rynek. No ale po co? Po co my w ogóle tam szliśmy? Dobra, to była niezła przygoda, co? Dobra, jeżeli będziemy mieć jakiś problem, musimy... Możemy iść do Mr. Me. Dobra. A, dobra, przecież przenieśliśmy tego typka, aby on pomógł nam naprawić portal. Też racja. Ale po co szliśmy tam do tego młyna w tym momencie? Bo tak, szliśmy, co? Ten duch nas zepchał. Okej, idziemy naprawiać nasz portal. Omal zapomniałem, o co w tym w ogóle chodzi. No super, widzieć was wszystkich razem z powrotem. No, dawno się nie widzieliśmy. No, no i wróciłeś do siebie po tym wszystkim. Dobra, pozdrawiamy wszyscy Mr. Me, tak? Mr. Jak on się zwał? Już zapomniałem. Dobra. Co z portalem teraz? Dobra, nie gadajmy tyle, tylko bierzmy się do roboty, okej? On nie wie sam, co ma robić. Co ma zrobić? Koro musi użyć zielonej mocy. Okej. To co? Było to wcześniej tutaj? Nie. Okej. No i teraz? Co teraz? Aha. O nie. No kurczę, zawsze muszą być jakieś przeszkody, nie? Wow, wow, wow. Dobra, wróćmy do nich. Mówi, Szarosz jest po drugiej stronie. O, oh man. Całą drogę szliśmy na marne po to, abyśmy tylko napotkali znowu tą Szarość. Jak my możemy się dostać teraz do fioletowego spirita? Bądź cierpliwy. Okej, okay, prawdziwy Tinker używa bądź wszystkich możliwości, tak? I wszystkich pomysłów. Ha, nie brzmi to nudno? Dobra. O czym ty mówisz? Masz jakieś... opcje? Jakąś opcję? Dobra, możemy coś znaleźć, co nam pozwoli przejść przez tą Szarość? No nie, musimy iść teraz do niebieskiego rynku. Znowu? Czy my naprawdę tam musimy iść? Nie mów, że potrzebujemy. Potrzebujemy mocy niebieskiego spirytu. To jest... No nie, wiecie co? On pomoże nam stworzyć jakby barierę ochronną. No ale dobra. Skoro musimy tam iść, to musimy, nie? Miejmy nadzieję, że to wszystko zmieni.
Bolo też tam jest. Koru, czy ty wiesz, co to znaczy bycie Tinkerem? Ty łączysz cały świat. On ci daje całą moc do budowania Invent? Nie wiem w tym momencie, co to ma być. Masz najlepszą moc z nas wszystkich. To jest bardzo inspirujące. No super. Czekajcie, teraz chyba mogę iść szybciej. Pobiegniemy sobie na spacji. Czekaj, gdzie mi to zniknęło? Przed chwilą miałem... Aha, dobra. Aha, to musimy iść do naszej maszyny. Dobra. To idziemy do naszej maszyny. No i dotarliśmy do niebieskiego miasteczka, że tak powiem. Tutaj naszego typka mamy. Jak on się tam zwał, już nie pamiętam. Hey friend! Dobrze, dotarłeś do domu, tak? Dobra, musimy znaleźć teraz Bricka and Bolzo. No i dobra. Musimy uważać na tą szarość, bo tak? Zadaje dużo obrażeń właśnie. Dobra, ludzie właśnie się stąd wynieśli. Są bardzo pesymistyczni, co nie? Dobra. Ludzie się gdzieś ukrywają tutaj, nie widzą. Czekajcie, wezmę mojego przyjaciela. Aha, to pójdźmy sobie w tamtym kierunku. No i ostatnio właśnie, jak zakończyłem odcineczek, no to miałem jakieś problemy właśnie. Czekajcie, tu jest jakaś karta. No dobra. Nic nie można patrzeć. Miałem jakieś problemy z tą grą, że nie mi chciała się w ogóle ładować, co nie? Wow, jak to ładnie wygląda. Ej, póki co, jakoś ta część, powiedzmy, miasta, niebieskie miasto, mi się jakoś najbardziej podoba. Ładnie to wszystko wygląda, nawet z tą szarością. Fajnie połączone. O, tu jest typ. Siema, ziomek. Jakoś ochronę ma? Jakiś zamrożony jest? Dobra, może na niego to nic nie działa. Teraz tak. O, nasz przyjaciel. Wow. Co to są za potwory? Dobra, ale... Póki co... Wow. Nice. Jakiś kurczę laser. To coś nowego w ogóle. Coś nowego. Dobra, na pewno będziemy walczyć kilka razy, zanim nam się uda, jak tutaj widzicie. Wow, on mnie tutaj uderzył. Dobra, pozbądźmy się tego grubasa. Pozbądźmy się tego. Nice. Dobrze, że to nawet łatwo poszło. No, ciekawe, czy to nie jest wina jakiejś nowej mocy, bo muszę wam powiedzieć, że dosyć łatwo tutaj się uderza. Wow. Aha, czekajcie, tutaj mogę zebrać sobie naszą moc. Czekajcie, bo... Tak, tego się pozbędziemy. Tu naciśniemy dwójeczkę. Zatrzymamy czas. Nice, ale fajnie. Wow, to było fajne, to było fajne. Nawet nie wiedziałem, że dostaniemy teraz taką właśnie moc. Dobra, uwalniamy kolorki. Yo. Znika nam tutaj ta szarość w końcu, bo w końcu chcemy coś ładniejszego, co nie? Czekajcie, tam coś, tam jeszcze jest koleś fioletowy. Ten ma tarczę obronną. To wiecie co? Zbierzmy może jeszcze te. Może niedługo dostaniemy jeszcze nowe. Te skrzynki też są potrzebne. Chociaż tych monet już mamy tyle, że nawet nie wiem, co z nimi robić. Teraz tak, dokąd tutaj mamy iść? Aha. Hej!
Dobra. Wiesz, jak teraz napełnię swoją moc, tak? Czyli chodzi o tą niebieską. Użyj mojej właśnie slow motion, czyli tego spowolnienia. To jest takie super. Dobra, ja poczekam tutaj. Miejmy nadzieję, że... Aha. Jakie mam tam dość? To jest niemożliwe. Jest jakaś inna droga? A, dobra. Przecież on przed chwilą powiedział. O ja. Znowu nie... No zmarnowałem! O nie! O nie! Ale dobra, ta moc się ładuje, to jest fajne. O kurczę! Fajne. Fajne. To wygląda jakby taki odkurzacz. Siema, ziomek. Tutaj widzę, mogę... dostać tego więcej, ale jak ja tu mam wejść? Tędy mogę wejść. To lepiej pozbierajmy. Bo tu na pewno to się będzie... He? Już myślałem, że tam nie mogę wejść. Jeszcze jedną kuleczkę. Nie wiem, czy dobrze idę. Nice. Aha, tam jeszcze widzę kolejne kuleczki. Ci mieszkańcy w ogóle nie zwracają na mnie uwagi, to... W sumie z jednej strony dobrze. Gdzie jest tutaj wyjście? Wejście? Nie wiem. Ach! Ja aż taki ślepy? A, tutaj jest ziom, do którego musimy gadać. Hej, czego chcesz? Bardzo miło z jego strony, nie? Musimy dostać się do środka, to jest ważne. Sorry, ale jest zamknięte. Mówi, w tym momencie oni są atakowani. No, przez jakiegoś wielkiego potwora w porcie. Czas kryzysu. Dobra, tylko mieszkańcy tego miasta mogą tam wejść. Aha. Albo... Okej, jeżeli jakiś admirał wyda zezwolenie, to też możemy tam wejść. To idziemy go szukać. 170, powiedzmy, metrów. Jak tam widać, tylko tak. Czy to na pewno tu? Nie, na pewno nie tu. Nice. Tylko, że go utopiłem, czy co? Co to było? Dobra, tu się nam zapisało. Ała. Nie, no straciłem chyba moją całą niebieską moc, która mi była bardzo potrzebna. Dobra, a gdzie teraz? Aha, tam chyba. Dobra. Nie chce nas wpuścić, no co nie? To sobie może sami jakoś otworzymy? O nie, nie mów, że musimy tam przejść. Wow. Czekajcie, jak długo te bomble trwają.
Dobra, udało nam się przejść. Dobra, ciebie już od razu strącimy, bo tutaj nas, powiedzmy, wkurzałeś. Ty tak samo. O, uwaga! Udało się. To jest jakaś liana. Czyżbym miał do niego gadać? No, słyszałam, że port jest atakowany. Dobra. Przez dużego potwora. Co się stanie, jeżeli admirał nie jest w stanie ochronić ludzi? Mhm. On i tak niczego nie zrobił do tej pory. O, o. Dobra. On się tutaj żali, że ten admirał nic tutaj nie robi. No ale co ja na to poradzę? Oni nie chcą mi pomóc, to na razie muszę sam się tam udać i im pomóc. Czekajcie. Czyżby tutaj? Aha. Jo! Coś mi się wydaje, że zaraz dotrzemy do admirała, ale tutaj mi coś... No super. Postawił sobie pomnik, ale nic nie robi. No, dobry koleś. O. A masz, bo nic nie robisz. Koru. O, to mamy Bolzo tutaj. Kim jesteś? Czemu nie chcę zostawić w spokoju starego, powiedzmy, niedźwiedzia? Co mój ojciec by o mnie pomyślał? Aha, to czyli z jego ojca, kurczę, pomnik. Ja myślałem, że to już on sobie postawił. Dobra, on mówi, że pokonał bardzo dużo bestii i potworów. On był bardzo dzielnym bohaterem, a ja jestem totalnym... nie wiem, jak to nazwać. Nieudacznikiem. Wstydzę się tego. To jest admira? He? Zawsze wyobrażałem sobie go walecznego. O, moi żołnierze śmieją się ze mnie, okej? Dobra, jakiś potwór zaatakował port. Tylko zobaczcie, jak on mówi. Nie jestem admirałem. Dobra, musimy mu pomóc, Koru. Musimy znaleźć jego armię. Okej. On potrzebuje właśnie pomocy swoich kolegów, bądź swojej armii, i wtedy on może poczuje się użyteczny. Dobra. Tylko teraz tak. Okej. To nic, pomożemy mu. Znowu tutaj kolejna walka. Czekajcie, jak to się rozwalało? Jak się rozwalało? Jedynko bodajże? Nie. Nie, kurczę. Zmarnowałem tylko. Wow, spadam! O nie. Spadłem do wody. Czekajcie, czyżbym musiał wziąć sobie mojego ziomka? Tylko zanim to wezmę... Nie, no nie rozwalam tu skrzynek, bo może potem się przydadzą. No gdzie on idzie? Bo nie pamiętam w tym momencie, jak się rozwalało... Jak się rozwalało właśnie tych fioletowych. Dobra.
Zielona mocniej działa. Jak się ich rozwalało? Jestem w kropce. Oni mają ten pancerz. Ale nie wiem, jak ich się rozwala tak naprawdę. No idziesz? Kurczę. Aha! Dobra. Dobra, już teraz w końcu wiem. W końcu wiem. Tutaj widzę, można ładować sobie moc. Trzeba ten przycisnąć lewy przycisk myszy. Tylko, że przez to on im ładuje tą moc cały czas. No. Dobra, teraz pójdzie łatwo. Dobra, zobaczymy, czy dłużej będę mógł nawalać, jeżeli będę miał aktywowaną tą moc drugą. Nice. Dobra. Okej. Gdzie jeszcze? Gdzieś jeszcze musi być potwór. A, coś we mnie strzela właśnie. A, o, góry jest, dobra. 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 Udało się. W końcu. W ogóle co za muzyczka taka monotonna tutaj. Siema ziom. To był najdziwniejszy sen, jaki miałem. Dobra, on idzie znaleźć admirała. Dobra, idzie. Dobra, to czyli mamy pierwszego ziomka. Wow, a już myślałem, że spadnę. Tylko teraz na co mi ten bomber? Aha, tu jeszcze jest jeden. Siema. Dobra. Co się stało? Wszystko było takie dziwne. Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Dobra, idę też poszukać admirała. Dobra, mamy drugiego. Tam raczej nie doskoczę. Albo się nie rozglądałem, albo co? Idę, może się wrócę.
Bo nie wiem, tu też chyba... Nie, już myślałem. A tu jest jakiś pył. Sorry. Wow, ile tutaj tych... Czyżby to ten? Dobra, może muszę wziąć bombera? Tylko że ja go tam zostawiłem gdzieś daleko. Czekajcie. Chyba tych dwóch typów, oni należą jeszcze do tej bandy admirała, tylko muszę iść po mojego ziomka, bo nie wiem w ogóle co mam zrobić. Tylko przejdę jeszcze się tu chwilowo, bo widziałem kryształki. Dobra. Chodź ziomek, nie wiem czy mi tym pomożesz, ale spróbujemy, ok? Switch. Może muszę... Jak mam tutaj przejść w ogóle? Też jeszcze nie wiem, czy nie musiałem zamienić mojego bombera. Może muszę go jakoś obudzić? Okej. He? Co to? O Boże. Nie mów admirałowi, że spałem. To by było za dużo dla niego. Dobra, muszę się zgłosić. No super. Czekaj. Jednak mi pomogłeś, kurczę, jednak pomogłeś, to dobrze. O, i mamy czwartego. Siemaneczko. Ty jesteś też żołnierzem? Nie. Admirał cię szuka. Szybko, pośpiesz się. He? Co? Zapomniałem mojej broni, mojej armaty. Zapomniałem kodu do niej. Jestem w tarapatach. I tego nie mogę zgłosić do admirała. Nie mogę się zgłosić do admirała bez mojej broni, o tak. Kod jest gdzieś zapisany, ale... Wiem, że to był czerwony, a nie, na końcu. Żebym mógł tylko zapamiętać. Czyżby to była broń? Czekaj, zielony? He? Czyli tak, czerwony, zielony, zielony, czerwony, czerwony, wow! Nawet szybko, nawet nie wiedziałem o co w tym chodzi. Ale dobra, widziałem, że musiałem klikać raz prawym przyciskiem myszy, co daje mi czerwoną moc, a raz scrollem, to daje zieloną moc. No i udało się nam blokować kod i tym mamy czterech żołnierzy admirała. Ej, tylko nie zamykaj drzwi za sobą. Czy co to było? Czy to jego szafa? Aha. Dobra, wracamy do admirała.
Nie wiem, czy ten bomber będzie mi potrzebny. Weźmy go z sobą. Aha, wszyscy są tutaj, a dobra. Wszyscy są tutaj, dobra. Siema, admirał. Tak, moja załoga. Oni powrócili do mnie. To jest historyczny moment. Teraz mamy naszą siłę zbrojną. I zaatakujemy tego potwora, tak? No w końcu stary niebieski niedźwiedź, tak? Ogarnął się. Dobra, idź Koru razem z nim. Bolzo i ja powrócimy na rynek. No super, jakie tchórze też nie chcą nam pomóc. Dobra. To idziemy na walkę, że tak powiem. Jak oni wyglądają? He? Co my tak zostawili? Dobra. Gdzie to było tylko? Idziemy do rynku. Do portu. Idziemy do portu. Za admirałem. Yo. Nice. No i dobra, tym skończymy odcineczek kolejny. Zobaczymy, co nas czeka w następnym. Jak, czy tu dojdzie do walki w ogóle w porcie, co tutaj zobaczymy. Dowiemy się już wkrótce, a tymczasem dziękuję, że obejrzycie odcineczek. Zapraszam już na kolejny już wkrótce, jeżeli tylko chcecie. Cześć!